oszustów paradujących w polskich barwach narodowych, spoza których wystają często żydowskie mycki, niemieckie nazwiska i obce waluty. Oto nadszedł czas Nemezis, czas zemsty. Oto nadszedł nasz czas. Nadszedł czas zmian. Na rewolucję republikańską, na rewolucję biało-czerwoną. Czas, by amerykański szeryf wszedł z plakatu Solidarności i dokończył zapoczątkowanego 30 lat temu przez Solidarność Lecha Wałęsy dzieła. Bracia i siostry, przez ostatnie 2 stulecia politycy swymi nieudolnymi rządami zmuszali najlepsze córki i najlepszych synów polskiego narodu do emigracji z kraju. Tak stworzyliśmy Polonię, której liczebność przekracza dziś liczebność tych, którzy w Polsce PRL-u zostali. Mając to na uwadze, z dniem dzisiejszym, 4 dnia lipca roku pańskiego 2020, przychylając się do petycji narodu polskiego. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robert III, jedyny, prawdziwy władca Myrtany.